Dzisiejsze pytanie dotyczy tak zwanej teologii zastępstwa. Czy chrześcijanin może w nią wierzyć? Czy chrześcijanin może mieć cokolwiek wspólnego z teologią zastępstwa? Izrael jest głównym tematem Biblii, zajmującym większość jej stron. Liczne proroctwa dotyczące jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są kluczowe dla zrozumienia Słowa Bożego. Na przykład Daniela 9 rozdział mówi o przyszłości Izraela. Niestety są one ignorowane, tłumaczone przenośnie, metaforycznie lub po prostu odrzucane przez zdecydowaną większość wyznających chrześcijaństwo kościelnojan, z których coraz większa liczba upiera się, że ich zdaniem, według ich liderów religijnych, Izrael został zastąpiony przez Kościół. A przecież Jeremiasz oświadcza, że Izrael nigdy nie przestanie być narodem. Czytamy o tym m.in. w Jeremiasza 31 rozdział od 35 do 37 wersetu. Tak mówi Pan, który daje słońce na światłość we dnie, postanowienie miesiąca i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze, a huczą nawałności jego, Pan zastępów imię jego. Jeśli odstąpią te ustawy od oblicza mego, mówi Pan, tedy i nasienie izraelskie przestanie być narodem przed obliczem moim po wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jeśli mogą być rozmierzone niebiosa z góry, a doścignione grunty ziemi na dole, tedy i ja całe odrzucę nasienie izraelskie dla tego wszystkiego, co uczynili, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, w których będzie zbudowane to miasto Panu. Także w jednym tylko kazaniu apostoł Paweł trzykrotnie odnosi się do Izraela jako trwającego podmiotu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, na przykład 17 werset. Bóg ludu tego izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud, gdy byli przychodniami w ziemi egipskiej i w ramieniu wyciągnionym wywiódł je z niej. Albo werset 23. Z jegoż nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi Zbawiciela Jezusa. A także 24. Przed którego przyjściem kazał Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi izraelskiemu. A z kolei na 12 bramach niebiańskiej Jerozolimy wypisane są imiona 12 plemion synów Izraela, o czym czytamy w Apokalipsie 21, rozdział 12, werset. I mające mur wielki i wysoki, mające bram 12, a na onych bramach 12 aniołów i imiona napisane, które są 12 pokoleń synów izraelskich. A to oznacza, że 10 plemion nie zostało utraconych. Wraz z imionami 12 apostołów baranka widzieliśmy, że są one wymienione w fundamentach Apokalipsa, 21 rozdział, 14 werset. A mur miasta miał gruntów 12, a na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Nieświadomi ludzie, nieświadomi tego, że teologia zastępstwa jest jedną z kilku doktryn rzymskokatolickich, które przylgnęły do Lutra, Kalwina i innych czołowych reformatorów rzymskiego katolicyzmu, przez wielu tych ludzi jest akceptowana jako coś więcej niż zabobon i przesąd ciemnych wieków kościelnojaństwa. Powinniśmy się tego trzymać jak najdalej zabobonu, dlatego że to utrudnia zrozumienie Słowa Bożego. Najważniejsze w Słowie Bożym oczywiście jest, aby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli Duch Święty zamieszka w tobie, bo przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela i przyjmiesz Go do serca jako twojego Zbawiciela i On stanie się twoim Zbawicielem i Panem, to wtedy stanie się wszystko jasne, bo Duch Święty zamieszka ciebie
I wtedy, jeśli staniesz się dzieckiem Bożym, Bóg będzie otwierał przed tobą Słowo Boże, Pisma. Więc jeżeli próbujesz zrozumieć Pismo Święte, nie będąc narodzonym na nowo, to jest to szlachetne, natomiast skazane na pewnego rodzaju trudności. I te trudności łatwo jest usunąć, uwierzywszy Panu Jezusowi Chrystusowi. Zatem uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. W sercu teraz zawołaj do Pana Jezusa: Panie Jezu, proszę Cię, uratuj mnie, ja jestem grzesznikiem, uważam, że moje grzechy prowadzą mnie na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki. Proszę Cię, ratuj mnie, ponieważ wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Jeśli szczerze, w tajemnicy przed ludźmi, a w jawności przed Bogiem tak się pomodlisz, to nie musisz się martwić, ponieważ Bóg dał obietnicę, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, uznajemy grzechy swoje przed Bogiem, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i te grzechy staną się oddalone od nas jak wschód od zachodu. Całkowicie będzie przebaczone takiemu człowiekowi, który przyszedł ze swoimi grzechami do Boga i wyznał jemu. Uznał się za grzesznika zgubionego, uwierzywszy, że Jezus umarł za niego na krzyżu Golgotym i stał się doskonałym zastępcą za niego. Bo Pan Jezus Chrystus zastąpił każdego pokutującego grzesznika. Każdego, kto uwierzył Jemu, On zastąpił na krzyżu Golgoty. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony jeszcze dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę trzymać się jak najdalej od takich zabobonów jak teologia zastępstwa.